początku była ciemność. Nagle rozświetlił ją wybuch, z którego narodziły się wszechogarniające czas, przestrzeń i materia. Codziennie odkrywamy coś nowego. Fascynujące zjawiska i śmiertelne zagrożenia naszego wszechświata. Czy to uderzenie komety w ocean spowodowało biblijny potop? Fala tsunami miała 50 metrów wysokości. Czy posłaniec z kosmosu wpłynął na losy chrześcijaństwa? Meteor pędzący 100 tysięcy kilometrów na godzinę nagle spadł na Ziemię. Czy ognista kula zabiła pierwszych mieszkańców Ameryki Północnej? Kosmos nieraz odmieniał bieg historii. Niezależni naukowcy ruszają na poszukiwania. Potężne uderzenia komet mogły zmienić losy ludzkości. Chcą podważyć obowiązujące poglądy i przekonują, że na los ludzkości wpływały astronomiczne katastrofy. Kosmos ingerował w nasze dzieje. Kosmos. Tajemnice Wszechświata. Gdy kosmos zmienia historię. 40 dni i 40 nocy ulewnego deszczu. Potop opisany w Biblii i eposie o Gilgameszu to legenda o wydarzeniu, które niemal zmiotło ludzi z powierzchni Ziemi. Czy to coś więcej niż mit? A może tak było naprawdę? Jeśli tak, to czy można naukowo zweryfikować te opisy? Nie można wykluczyć, że w ciągu ostatnich 15 tysięcy lat nastąpiło uderzenie wielkiej komety. Być może globalna katastrofa zmieniła losy ludzkości. Archeolog Bruce Massey należy do alternatywnego zespołu naukowców, grupy roboczej uderzenia holoceńskiego. Zajmuje się epoką, która zaczęła się 11 700 lat temu, po ostatnim zlodowaceniu. Grupa zbulwersowała astronomów stwierdzeniem, że kosmiczne katastrofy zdarzają się częściej niż przypuszczano i spowodowały zwroty w historii ludzkości. Pierwszy przykład – Wielki Potop. Biblijna opowieść o Arce Noego to jedna z wielu wersji wydarzeń, które pojawiają się w licznych mitach z całego świata. Analizuję opowieści o potopach z całego świata. Porównuję ich treść. Podobne opisy pojawiły się aż w 175 miejscach na całym świecie. Większość relacji o potopie ma wyraźne podobieństwa. Według wielu, przed zalaniem świata po niebie przemknęła kosmiczna istota z wielkim ogonem. Ponieważ ówcześnie nie było wiadomo, czym są komety, szukano fantastycznych wyjaśnień. Komety uznano za węże. Komety słyną ze swych warkoczy. To ślad dwóch emisji. Pyłu, który odbija światło, i zjonizowanego gazu, którego luminescencja przypomina smugę kondensacyjną. Może pojawić się przeciwwarkocz, gdy konfiguracja sprawia, że oba ogony widzimy po przeciwnych stronach. Promieniowanie Słońca sprawia, że strumienie materii odrywanej z komety uciekają w kierunku odsłonecznym. Warkocz pyłowy nie nadąża za położeniem Słońca i bywa zakrzywiony. Nawet pozornie układa się w kierunku przeciwnym do warkocza gazowego. Świadkowie na Ziemi mogli widzieć obiekt przypominający głowę w kiropuszu lub z rogami. W mitologii amerykańskiej opisano rogatego węża. Hindusi zaś widzieli rybę z wielkim rogiem. It's a fish with a giant horn on its head.
W większości mitów po pojawieniu się stwora nastąpiła powódź, która niemal zniszczyła świat. Dalszymi następstwami były ciemności i porywisty wiatr, ulewne deszcze i tsunami. Łącząc wszystkie wydarzenia, uzyskujemy scenariusz uderzenia komety w powierzchnię oceanu. Kometa trafiająca w otwarty ocean wyzwoliłaby miejscowo ogromną ilość energii. Do atmosfery dostałoby się mnóstwo wody. W hartowni kuźni pokażemy, co się działo podczas uderzenia pędzącej komety w ocean i przekazania wodzie energii kinetycznej. W piecu kuźniczym można rozgrzać stal do 1200 stopni Celsjusza. Uderzenie szybkiej i wielkiej komety może wytworzyć w miejscu trafienia temperaturę ponad 5000 stopni, wyższą niż na powierzchni Słońca. Kometa przelatująca z daleka ma wielką energię kinetyczną, bo porusza się z ogromną prędkością. Uderzając w ocean, może spowodować odparowanie setek kilometrów sześciennych wody i nasycenie atmosfery parą. W wyższych warstwach atmosfery zawartość pary wodnej zwykle nie przekracza 0,2%. Po uderzeniu byłoby jej znacznie więcej. Zanim cała nadmierna ilość pary wróci z atmosfery w postaci deszczu, globalna ulewa zatopi lądy na wiele tygodni, a nawet miesięcy. Bruce Massey uważa, że zrozumiał pochodzenie światowych mitów o potopie. Stał za nimi upadek komety. Brakuje mu jednak dowodów. Dallas Abbott, geolog z Uniwersytetu Columbia, poszukuje przypuszczalnych kraterów uderzeniowych. Gromadząc przekazy o kataklizmach, Bruce Massey doszedł do wniosku, że katastrofa kosmiczna nastąpiła w strefie Oceanu Indyjskiego. Za pomocą pomiarów głębokości oceanu prowadzonych przez satelity, Abbott wskazała przypuszczalne miejsce uderzenia. Nazwała go kraterem Burkla na cześć kolegi z Uniwersytetu Columbia. Formacja jest wielkim obniżeniem dna 1000 km na wschód od Madagaskaru. Ma 30 km średnicy i leży na głębokości 4000 metrów. Koszty i trudności związane z przebadaniem tego obiektu przekraczają nasze możliwości. Ale poza wielkim kraterem powinny pozostać inne ślady po komecie. Skutki ogromnego tsunami. Uderzenie komety w ocean jest znacznie groźniejsze niż upadek na ląd. Wywołuje potężne tsunami atakujące wszystkie otaczające wybrzeże. Gdy wielkie tsunami zalewa brzeg, ślady pozostają przez wieki. Abbott zaczęła się interesować ukształtowaniem Madagaskaru. Początkowo nie miałam dostępu do informacji o Madagaskarze. Później powstał Google Earth i mogłam przyjrzeć się wyspie. Pozostałości po tsunami są widoczne. Natychmiast zlokalizowałam wydmy łukowe, chyba największe na Ziemi.
Wydmy w kształcie rogala występują wzdłuż wybrzeży całego świata. Niektórzy uważają, że powstały wskutek uderzenia potężnych fal i mają kształt litery V. Oś symetrii ma wskazywać jej kierunek. Łuk jest skierowany w stronę lądu, a końce wskazują, skąd nadeszła fala. Abbott twierdził, że jej źródłem był krater Burkla, leżący 1000 km od brzegu. Przeciwnicy teorii wątpią, by te wydmy powstały od tsunami. Geolodzy, którzy badali je na miejscu, nie łączą ich z tsunami. Twierdzą, że uformował je wiatr niosący piasek. Osobiście wątpię, by tsunami miało z nimi cokolwiek wspólnego. Gdy Dallas Abbott pojechała na Madagaskar, znalazła zaskakujące dowody w wydmach. Znaleźliśmy pozostałości pod tsunami na wysokości 200 metrów. Na tym wzgórzu wykopaliśmy w osadach skamieniałości pojedynczych organizmów morskich. I tak w każdym sprawdzanym miejscu. Oczywiście również huragany przynoszą organizmy morskie, ale tylko te żyjące przy powierzchni. Nie porywają przecież stworzeń z dna. Wśród skamielin madagaskarskich dominują organizmy głębinowe. Dlatego wiatr nie mógł nanieść tych drobinek. Dla grupy holoceńskiej wydmy i morskie skamieliny to niepodważalny dowód. Wraz z mitami o powodziach tworzą jednoznaczny obraz. Hipoteza o potopie wywołanym przez kometę jest sprzeczna z przekonaniami większości astronomów. Specjaliści od kosmicznych katastrof, jak Mark Boslow, twierdzą, że w ciągu ostatnich 15 tysięcy lat takiego kataklizmu nie było. Trudno będzie dowieść, że w Holocenie, w erze ludzi, nastąpiły wielkie kosmiczne katastrofy. Prawdopodobieństwo choćby jednego takiego zdarzenia jest znikome. Nadzwyczajne teorie wymagają niezwykłych dowodów. Nikt nie potwierdzi istnienia krateru uderzeniowego przed odnalezieniem na miejscu minerałów przetopionych przy upadku meteoru. Wciąż nie dowiedliśmy istnienia krateru Burkla. Grupa robocza uderzenia holoceńskiego utrzymuje, że ma przesłanki wskazujące na jeszcze późniejszą katastrofę. Twierdzi, że dowody leżą pod lodowcami Grenlandii. Sądzą, że to resztki komety, która wtrąciła Europę w mroki średniowiecze. Rozważając kosmiczne katastrofy, które wpłynęły na historię, nie można zlekceważyć niepodważalnych faktów. Około roku 535 coś spowiło Ziemię ciemną zasłoną. Nastąpiło największe ochłodzenie od 2000 lat. Ludzkość stanęła wobec kryzysu. W tym czasie ogromna ilość popiołu przesłoniła Ziemię. Rośliny straciły dopływ światła słonecznego. Uprawy zmarniały, zaczął się głód. Ówczesne cywilizacje nie mogły się wyżywić. Wiemy z kronik, że od początku 536 roku Słońce było niezwykle przyćmione.
W Mezopotamii ten stan utrzymał się przez 18 miesięcy. Opowiadano, że słońce ukazywało się tylko przez 4 godziny dziennie. Przejawy bezsłonecznego roku znajdujemy do dziś. Słoje drzew z Irlandii i Kalifornii jednoznacznie wskazują na gwałtowne globalne ochłodzenie. Pierścienie wzrostu wskazują, że w VI wieku brakowało substancji budulcowych umożliwiających drzewom szybki wzrost. Ich ilość była tak mała, że trzy słoje są bardzo cienkie. Powszechnie jako przyczynę wskazuje się masowe wybuchy wulkanów i zapylenie atmosfery. Badaczka katastrof kosmicznych Dalla Sabot wskazuje innego sprawcę. Powiązała to z załamanymi wydmami, które mają mieć związek z wielkim tsunami. Zespół takich wydm znajduje się również wokół zatoki Carpentaria w Australii. Sprawdziłam satelitarne dane o głębokości w niewielkim rejonie zatoki wskazywanym przez wydmy. Od razu zauważyłam dwa okrągłe zagłębienia w dnie akwenu. Kratery mają 11 i 18 km średnicy. Dokładna analiza osadów wskazała na ich pozaziemskie pochodzenie. Oto próbka z dna morskiego, taka jak pochodzące z Zatoki Carpentaria. W tamtych znaleźliśmy zeszkliwione fragmenty skał i minerały przeobrażone uderzeniem. To wszystko wskazuje na katastrofę kosmiczną. Wydarzenie nastąpiło 1500 lat temu. Wiadomo o anomalii klimatycznej z 536 roku. Dobrze by było uzyskać potwierdzenie jej w rdzeniach lodowych. Lodowa powłoka Ziemi to prawdziwe archiwum klimatologiczne, gromadzące przez stulecia aerozole mineralne i glony. Znaleźliśmy charakterystyczne ślady na Grenlandii, która leży na antypodach Carpentarii. W rdzeniach lodowych wykryto mocne dowody, na przykład namagnesowane, zeszkliwione krople skały, zwane sferulami. Podobne znaleziono w Zatoce Carpentaria. Znaleziono też dwa rodzaje przeobrażeń powstających podczas energicznego uderzenia, a także diatomit, minerał z okrzępów, morskich mikroorganizmów spotykanych wyłącznie w tropikach. Skąd diatomit ze stref tropikalnych i subtropikalnych wziął się w Grenlandii? Nikt wcześniej go tam nie znalazł. Mikroskopijne pozostałości wskazują na katastrofę kosmiczną. Niewątpliwie nastąpiła wielka eksplozja. Materia wyrzucona w powietrze przebyła setki, a nawet tysiące kilometrów, a potem opadła. Żeby obiekt kosmiczny wywołał zmiany w atmosferze całego globu, jak ten hipotetyczny z roku 535, musi mieć masę i prędkość wystarczające do wywołania ogromnego wybuchu. Różnica między szybkim i wolnym uderzeniem polega na tym, że wolny obiekt nie powoduje wybuchu. Utworzy krater, ale nie spowoduje eksplozji. Przygotowujemy się do symulacji zderzenia z ogromną prędkością. Użyjemy mieszaniny saletry amonowej i oleju napędowego, których wybuch spowoduje wyrzut materii i powstanie krateru.
Materia wyrzucona przez duży wybuch może opaść w odległości wielu kilometrów. Wskutek upadku największych obiektów kosmicznych ma zasięg globalny. Gdyby ten krater był skutkiem uderzenia, to wiązałby się z wybuchem. Spadające ciało wbiłoby się w głąb gruntu. Tam wyzwolone ciepło wywołałoby topnienie i parowanie materii, a w konsekwencji i eksplozję. Szybki upadek w płytkie wody przy Australii mógł wywołać potężny wybuch i wyrzucenie pyłu wysoko w atmosferę. Można sobie wyobrazić, że odpowiednio silne uderzenie może wypełnić atmosferę pyłem i utrudnić dostęp światła słonecznego. Wydarzenia z roku 535 dobrze wpisują się w scenariusz katastrofy kosmicznej, przesłaniającej Słońce. Trudniej o dowody, że winowajcą był meteoroid. Trudno uzasadnić, że obiekt wyrył dwa kratery obok siebie. What massive space rock could produce two craters side by side? Czołowi astronomowie uznają grupę roboczą uderzenia holoceńskiego za heretyków. Mimo to zespół nie przestaje poszukiwać dowodów, że kosmos wpłynął na losy ludzkości. Takie wydarzenie lokalizują w roku 535, gdy zaciemnienie Słońca zmniejszyło plony i wywołało wielki głód. W słojach drzew wyraźnie widać, że nastąpiło spowolnienie wegetacji. Ale trzeba ustalić jego przyczynę. W 2008 roku poszukiwaczka katastrof kosmicznych Dallas Abbott odkryła dwa kratery w australijskiej zatoce Carpentaria. Przypisuje te ślady komecie. Według ugruntowanego poglądu, uderzenia kosmiczne są rzadkie i dotyczą głównie asteroidów. Nasze obserwacje sugerują, że spadają raczej komety niż planetoidy. Komety luźno zlepione ze skał, gazów, pyłu i lodu zwykle rozpadają się pod wpływem grawitacji planet i innych wielkich ciał. W lipcu 1992 roku teleskop kosmiczny Hubble'a zarejestrował takie zdarzenie. Zbliżająca się do Jowisza kometa Shoemaker-Levy 9 została rozerwana w polu grawitacyjnym planety. Z komety Shoemaker-Levy 9 powstało kilkadziesiąt kawałków. Największy wyzwolił energię wybuchu 6 bilionów ton TNT. Najpotężniejsza głowica w historii ludzkości, radziecka bomba Tsar, miała 50 megaton. Uderzenie fragmentu komety było 100 tysięcy razy potężniejsze. Czy podobnie rozerwana kometa mogła wykonać bliźniacze kratery w zatoce Carpentaria? Choć ślady sugerują udział komety, specjaliści są innego zdania. Pojedyncze uderzenia komet zdarzają się bardzo rzadko, raz na 100 milionów, miliard lat. Grupowy upadek komet to jeszcze większy ewenement. Nie przypuszczam, by zdarzył się w czasach istnienia ludzkości. Próby wyjaśnienia wydarzeń w zatoce Carpentaria katastrofą kosmiczną wciąż budzą sprzeciw środowiska naukowego. Jeszcze większe kontrowersje budzi tłumaczenie upadkiem meteorytu wyginięcia słynnej kultury z Ameryki Północnej. Tysiące lat przed opanowaniem kontynentu przez Europejczyków mieszkali tam inni imigranci.
Nagle coś lub ktoś położyło kres kulturze Clovis. Kultura Clovis to lud paleoindiański. Przypuszczalnie byli pierwszymi mieszkańcami Ameryki, którzy przeszli z Azji po lądowym łączniku w miejscu cieśniny Beringa i od północy zaludnili obie części kontynentu. Świadectwa archeologiczne, w tym sławne groty łucznic, wskazują, że lud rozwijał się przez ostatnie wielkie zlodowacenie, polując na wielkie zwierzęta, mamuty, mastodonty amerykańskie. W pewnym momencie coś się zmieniło. Populacja wielkich zwierząt w Ameryce zaczęła topnieć. Wraz z wyginięciem wielkich ssaków wymarli też ludzie Clovis. Około 13 tysięcy lat temu klimat się nagle i gwałtownie zmienił. Nadeszło małe zlodowacenie. Anomalię klimatyczną nazwano młodszym Dryasem. Po tysiącach lat cofania się lodowców i wzrostu temperatury, młodszy Dryas przerwał ocieplenie i poważnie zaszkodził ludziom oraz zwierzętom. Naukowcy toczą zażarte dyskusje, co wywołało to klimatyczne zawirowanie. Jedna z hipotez wskazuje na kosmicznego sprawcę. Myśliwska kultura Clovis musiała się przystosować do nowych warunków. Zmiany mogło przynieść uderzenie komety w lądolód laurentyjski. Teoria o komecie, która zniszczyła kulturę Clovis, to najbardziej kontrowersyjna teza grupy roboczej uderzenia holocyńskiego. Uderzenie komety w północnoamerykański lądolód miało spowodować spływ wody z jezior do mórz. To zmieniło kierunek prądów oceanicznych i rozpoczęło młodszy Dryas. Ken Tankersley, antropolog z Uniwersytetu w Cincinnati, znalazł ślady katastrofy kosmicznej w jaskini Sheridan w Ohio. Znaleźliśmy tu wyróżniające się czarne warstwy. Są bogate w węgiel, który powstał wskutek rozległych pożarów. Składają się z węgla drzewnego i resztek około 70 gatunków. Żeby powstał taki popłat, potrzebny był wielki pożar, a właściwie wybuch. W osadach znaleziono również materię meteorytową i, co ważniejsze, jeszcze inne obiekty stanowiące pozornie niezbite dowody wielkiej katastrofy kosmicznej. Znaleźliśmy diamenty uderzeniowe. Powstają, gdy wybuch lub silny nacisk zgniatają warstwę węgla i powodują powstanie jego kryształów. Compressing carbon material to create these impact diamonds. Also called nanodiamonds. Ze względu na tempo przeobrażeń powstaje struktura drobnokrystaliczna nanodiamentów. To poważny argument za katastrofą kosmiczną. Jednak odkrycie przyniosło szereg nowych pytań. Wykrycie nanodiamentów w pewnych miejscach w Ameryce Północnej wcale nie dowodzi, że młodszy Dryas wywołała katastrofa kosmiczna. Nie ma nawet pewności, że mamy do czynienia z diamentami, a nie z podobnym grafitem albo grafenem. Rzekoma kometa, zabójca cywilizacji Clovis, nie pozostawiła podstawowego śladu – krateru. Do dziś go nie znaleziono. Zresztą spadający obiekt nie musi dotrzeć do powierzchni Ziemi, by spowodować katastrofę. Wiemy o tym, bo pewien meteor był bliski spowodowania wojny jądrowej.
Mimo powszechnych wątpliwości, mała grupa badaczy twierdzi, że katastrofy kosmiczne niedawno zmieniały historię ludzkości. Trzynaście tysięcy lat temu w Ameryce Północnej coś zniszczyło kulturę Clovis. Część naukowców wiąże to z upadkiem komety. Do dziś nie znaleziono krateru, ale przecież niektóre obiekty, nie docierając do powierzchni, sieją spustoszenie falą uderzeniową. Gdy kometa lub asteroida wybucha w atmosferze, powstaje fala uderzeniowa, a nie krater. Tak było z katastrofą tunguską w 1908 roku. Podmuch zmiótł 2000 km kwadratowych lasów, ale nie powstało wyraźne zagłębienie. Gdy kometa lub asteroida wchodzi w atmosferę, tworzy spiętrzenie podobne do fali dziobowej statku. Powietrze ogromnie się rozgrzewa i świeci. Poza światłem wysyła promieniowanie podczerwone, a spadający obiekt paruje. Nawet bryła mniejsza niż znad podkamiennej tunguskiej o średnicy 60 metrów wywoła falę uderzeniową 1000 razy silniejszą niż podczas bombardowania Hiroshimy. Trzynaście tysięcy lat przed katastrofą tunguską podobnego spustoszenia mogła dokonać kometa obwiniana o zniszczenie kultury Clovis. Ślady w Ameryce Północnej już dawno zostały zatarte. Niezależnie od przyczyny, nagła zmiana klimatu i jej wpływ na kulturę Clovis pozostaje gorącym tematem. This climatic event and its effect on the Clovis culture remain a hotly debated topic. But solving the mystery is crucial. Choćby dlatego, że coś podobnego może się zdarzyć i obecnie bez wyraźnego ostrzeżenia. Gdyby katastrofa tunguska, wybuch o energii 10 megaton, powtórzyła się dzisiaj nad Nowym Jorkiem, na wysokości 5000 metrów, byłoby 2 miliony zabitych i wiele milionów rannych. Straty wyniosłyby wiele bilionów dolarów. Nawet podmuch wywołany przez stosunkowo mały obiekt ma ogromną niszczycielską moc. W 2002 roku wybuch małego meteorytu w atmosferze omal nie wywołał wojny jądrowej. W czerwcu 2002 roku nastąpiła katastrofa kosmiczna, która mogła tragicznie odmienić historię ludzkości. Niewielki meteor o średnicy kilku metrów wpadł w atmosferę i eksplodował, wywołując falę uderzeniową. Satelita zarejestrował wielką eksplozję na wschodzie Morza Śródziemnego. Rzadko się to zdarza nad gęsto zaludnionym obszarem. W czasie zdarzenia dwa państwa dysponujące bronią jądrową, Pakistan i Indie, prężyły muskuły w sporze o Kaszmir. Świat wstrzymał oddech, bo wojna atomowa wisiała na włosku. Gdyby trafienie zdarzyło się kilka godzin wcześniej, wybuch nastąpiłby nad Pakistanem lub Indiami. Mógłby być mylnie wzięty za atak wroga. Za sprawą asteroidy przez przypadek rozpoczęłaby się wojna atomowa. Wydarzenie nad Morzem Śródziemnym przekonało naukowców, że trzeba przewidywać pojawienie się komet, jeśli chcemy uniknąć jądrowej zagłady.
Większość obiektów wchodzi w ziemską atmosferę z zaskoczenia. Wykryliśmy prawie wszystkie duże asteroidy zdolne wywołać globalną katastrofę. Zostały skatalogowane, śledzimy ich. Nie pojawią się nagle i nie trafią w Ziemię, bo obliczamy ich orbitę. Małe obiekty mogą nas zaskoczyć. Z jakim wyprzedzeniem dowiemy się, że jakiś większy głaz zagraża Ziemi? Właśnie o to zapytała nas Mary z Lincoln w Nebrasce. Świetne pytanie, Mary. Powinniśmy jak najwcześniej wiedzieć o nadlatujących bolidach, by zapobiec zderzeniom. Asteroidy można zlokalizować dziesiątki lub setki lat przed spotkaniem i mamy sporo czasu na reakcję. Komety ujawniają się z kilkumiesięcznym, najwyżej dwuletnim wyprzedzeniem. Na reakcję może być za późno. Komety i inne kosmiczne głazy mogą niewątpliwie wywołać kataklizm. Na długo zanim astronomowie zaczęli poznawać zagadnienie, kosmiczny intruz wpłynął na historię ludzkości. Rok 312 naszej ery. Cesarstwo Rzymskie trawi wojna domowa. Władca Konstantyn szykuje się do bitwy z zaciekłym rywalem, Maxentiuszem. Toczy się walka o tron i losy imperium. Cesarz Konstantyn zasłynął z wielu czynów, m.in. z przejścia na chrześcijaństwo. Chrzest cesarza w IV wieku przyniósł dotąd prześladowanej religii popularność, a w końcu dominującą pozycję w kraju. Nawrócenie Konstantyna było podobno spowodowane ukazaniem się mu ognistego krzyża ponad słońcem. Uznał to za znak od chrześcijańskiego Boga. Rozkazał żołnierzom namalować krzyże na tarczach i odniósł zwycięstwo w bitwie przy Moście Mulwickim. Niedługo potem cesarz wydał edykt mediolański o wolności wyznania, który doprowadził do przewagi chrześcijaństwa nad pogaństwem. Niektórzy tłumaczą wizję Konstantyna w kategoriach astronomicznych. Przypuszczamy, że cesarz widział upadek meteoru na Ziemi. Zobaczył na niebie w biały dzień obiekt pędzący 100 tysięcy km na godzinę, który uderzył w grunt. Konstantyn był przekonany, że to znak od Boga. Jest ślad, który może dowieść, że nastąpiła kosmiczna katastrofa, krater. Grupa geologów znalazła go wśród wzgórz w środkowych Włoszech. Czy kosmiczne katastrofy zmieniły historię ludzkości? To pytanie wzbudza wielkie emocje w świecie nauki i religii. W roku 312 los chrześcijaństwa mogła odmienić katastrofa kosmiczna. Przed decydującą bitwą rzymski cesarz Konstantyn miał wizję. Cesarz dostrzegł na niebie coś, co uznał za znak od Boga. Jedynego prawdziwego chrześcijańskiego Boga. Niektórzy twierdzą, że prorocza wizja była obserwacją meteoru pędzącego ku Ziemi. Wrażenie zależy od odległości, od zjawiska. Gdy jest w pobliżu, nawet w biały dzień, można zobaczyć meteor lecący po niebie.
może być oślepiający, nawet jaśniejszy od słońca. Uderzeniu w ziemię towarzyszy wybuch. Według ekipy szwedzkich geologów rzeczywiście mógł istnieć meteor Konstantyna. Odkryto odpowiedni krater. W 1999 roku ekipa znalazła zaskakujący akwen w centralnych Apeninach. Obok stawu było 20 małych kraterów. Mogły to być ślady fragmentów meteoru. Jednak dowód nie jest ostateczny. Zagłębienia mogą być studniami albo powstały w czasie II wojny światowej. Odłamki w niektórych kraterach wskazują, że to leje po bombach. Niestety w okolicy wiele się działo. Mieszkańcy korzystali z tego zbiornika wodnego. Ludzka działalność zatarła ślady. Nie wiem, czy rozwiążemy tę zagadkę, ale rzeczywiście to może być krater. Pochodzenie krateru Sirente jest wątpliwe, bo nie znaleziono przeobrażonych minerałów. Nie dowiedziono, że wyrył go bolid. Tak czy inaczej, wizja Konstantyna to jeden z punktów zwrotnych w historii ludzkości. Czy bez tego wydarzenia chrześcijaństwo stałoby się główną religią Europy i rozszerzyło na Ameryki? Trudno orzec, ale pewnie dzięki niemu Konstantyn przyjął chrzest. Żyjemy na planecie, którą wstrząsają siły kosmiczne. I czasami goście robią nam piekło. Zdania na temat wpływu ciał kosmicznych na naszą historię są podzielone. Pozostaje nierozstrzygnięte pytanie, jak często to się dzieje? Według grupy roboczej uderzenia holoceńskiego częściej niż zdaniem większości specjalistów. W historii ludzkiej cywilizacji przez ostatnie 10-15 tysięcy lat kosmiczne katastrofy odegrały wielką rolę. Wpływały na ewolucję człowieka i całej ludzkości. Inni temu gorąco przeczą. W kosmosie nie ma dość ciał, by często uderzały w Ziemię. Oni sugerują, że nawet co kilka tysięcy lat spada na nas kilometrowy bolid. Gdyby tak było, co chwila inne musiałyby przelatywać tuż obok nas. Raz, dwa razy w roku powinny zbliżać się bardziej niż Księżyc. Nie obserwujemy. Ocena naszych oponentów jest nierealistyczna. Dyskusja nie ustaje. I zapewne będzie trwała aż do ostatnich dni ludzkości. Ale kto wie, czy nasza cywilizacja odejdzie sama, czy zniszczy ją kosmos nagłym zwrotem wydarzeń. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński. Przygotowujemy się do symulacji zderzenia z ogromną prędkością. Użyjemy mieszaniny saletry amonowej i oleju napędowego, których wybuch spowoduje wyrzut materii i powstanie krateru.
Materia wyrzucona przez duży wybuch może opaść w odległości wielu kilometrów. Wskutek upadku największych obiektów kosmicznych ma zasięg globalny. Gdyby ten krater był skutkiem uderzenia, to wiązałby się z wybuchem. Spadające ciało wbiłoby się w głąb gruntu. Tam wyzwolone ciepło wywołałoby topnienie i parowanie materii, a w konsekwencji i eksplozję. Szybki upadek w płytkie wody przy Australii mógł wywołać potężny wybuch i wyrzucenie pyłu wysoko w atmosferę. Można sobie wyobrazić, że odpowiednio silne uderzenie może wypełnić atmosferę pyłem i utrudnić dostęp światła słonecznego. Wydarzenia z roku 535 dobrze wpisują się w scenariusz katastrofy kosmicznej, przesłaniającej Słońce. Trudniej o dowody, że winowajcą był meteoroid. Trudno uzasadnić, że obiekt wyrył dwa kratery obok siebie. What massive space rock could produce two craters side by side? Czołowi astronomowie uznają grupę roboczą uderzenia holoceńskiego za heretyków. Mimo to zespół nie przestaje poszukiwać dowodów, że kosmos wpłynął na losy ludzkości. Takie wydarzenie lokalizują w roku 535, gdy zaciemnienie Słońca zmniejszyło plony i wywołało wielki głód. W słojach drzew wyraźnie widać, że nastąpiło spowolnienie wegetacji. Ale trzeba ustalić jego przyczynę. W 2008 roku poszukiwaczka katastrof kosmicznych Dallas Abbott odkryła dwa kratery w australijskiej zatoce Carpentaria. Przypisuje te ślady komecie. Według ugruntowanego poglądu, uderzenia kosmiczne są rzadkie i dotyczą głównie asteroid. Nastąpiło największe ochłodzenie od 2000 lat. Ludzkość stanęła wobec kryzysu. W tym czasie ogromna ilość popiołu przesłoniła Ziemię. Rośliny straciły dopływ światła słonecznego. Uprawy zmarniały, zaczął się głód. Ówczesne cywilizacje nie mogły się wyżywić. Wiemy z kronik, że od początku 536 roku Słońce było niezwykle przyćmione. W Mezopotamii ten stan utrzymał się przez 18 miesięcy. Opowiadano, że Słońce ukazywało się tylko przez 4 godziny dziennie. Przejawy bezsłonecznego roku znajdujemy do dziś. Słoje drzew z Irlandii i Kalifornii jednoznacznie wskazują na gwałtowne globalne ochłodzenie. Pierścienie wzrostu wskazują, że w VI wieku brakowało substancji budulcowych umożliwiających drzewom szybki wzrost. Ich ilość była tak mała, że trzy słoje są bardzo cienkie. Powszechnie jako przyczynę wskazuje się masowe wybuchy wulkanów i zapylenie atmosfery. Badaczka katastrof kosmicznych Dallas Abbott wskazuje innego sprawcę. Powiązała to z załamanymi wydmami, które mają mieć związek z wielkim tsunami. Zespół takich wydm znajduje się również wokół zatoki Carpentaria w Australii. Sprawdziłam satelitarne dane o głębokości w niewielkim rejonie zatoki wskazywanym przez wydmę.
Od razu zauważyłam dwa okrągłe zagłębienia w dnie akwenu. Kratery mają 11 i 18 kilometrów średnicy. Dokładna analiza osadów wskazała na ich pozaziemskie pochodzenie. Oto próbka z dna morskiego, taka jak pochodząca z Zatoki Carpentaria. W tamtych znaleźliśmy zeszkliwione fragmenty skał i minerały przeobrażone uderzeniem. Powiązała to z załamanymi wydmami, które mają mieć związek z wielkim tsunami. Zespół takich wydm znajduje się również wokół zatoki Carpentaria w Australii. Sprawdziłam satelitarne dane o głębokości w niewielkim rejonie zatoki wskazywanym przez wydmy. Od razu zauważyłam dwa okrągłe zagłębienia w dnie akwenu. Kratery mają 11 i 18 kilometrów średnicy. Dokładna analiza osadów wskazała na ich pozaziemskie pochodzenie. Oto próbka z dna morskiego, taka jak pochodząca z Zatoki Carpentaria. W tamtych znaleźliśmy zeszkliwione fragmenty skał i minerały przeobrażone uderzeniem. To wszystko wskazuje na katastrofę kosmiczną. Wydarzenie nastąpiło 1500 lat temu. Wiadomo o anomalii klimatycznej z 536 roku. Dobrze by było uzyskać potwierdzenie jej w rdzeniach lodowych. Lodowa powłoka Ziemi to prawdziwe archiwum klimatologiczne, gromadzące przez stulecia aerozole mineralne i glony. Znaleźliśmy charakterystyczne ślady na Grenlandii, która leży na antypodach Carpentaria. W rdzeniach lodowych wykryto mocne dowody, na przykład namagnesowane, zeszkliwione krople skały, zwane sferulami. Podobne znaleziono w Zatoce Carpentaria. Znaleziono też dwa rodzaje przeobrażeń powstających podczas energicznego uderzenia, a także diatomit, minerał z okrzemków, morskich mikroorganizmów spotykanych wyłącznie w tropikach. Skąd diatomit ze stref tropikalnych i subtropikalnych wziął się w Grenlandii? Nikt wcześniej go tam nie znalazł. Mikroskopijne pozostałości wskazują na katastrofę kosmiczną. Niewątpliwie nastąpiła wielka eksplozja. Materia wyrzucona w powietrze przebyła setki, a nawet tysiące kilometrów. A po do informacji o Madagaskarze. Później powstał Google Earth i mogłam przyjrzeć się wyspie. Pozostałości pod tsunami są widoczne. Natychmiast zlokalizowałam wydmy łukowe, chyba największe na Ziemi. Wydmy w kształcie rogala występują wzdłuż wybrzeży całego świata. Niektórzy uważają, że powstały wskutek uderzenia potężnych fal i mają kształt litery V. Oś symetrii ma wskazywać jej kierunek. Łuk jest skierowany w stronę lądu, a końce wskazują, skąd nadeszła fala. Abbott twierdził, że jej źródłem był krater Burkla, leżący 1000 kilometrów od brzegu. Przeciwnicy teorii wątpią, by te wydmy powstały od tsunami. Geolodzy, którzy badali je na miejscu, nie łączą ich z tsunami. Twierdzą, że uformował je wiatr niosący piasek. Osobiście wątpię, by tsunami miało z nimi cokolwiek wspólnego. Ale
Gdy Dallas Abbott pojechała na Madagaskar, znalazła zaskakujące dowody w wydmach. Znaleźliśmy pozostałości pod tsunami na wysokości 200 metrów. Na tym wzgórzu wykopaliśmy w osadach skamieniałości pojedynczych organizmów morskich. I tak w każdym sprawdzanym miejscu. Oczywiście również huragany przynoszą organizmy morskie, ale tylko te żyjące przy powierzchni. Nie porywają przecież stworzeń z dna. Wśród skamielin madagaskarskich dominują organizmy głębinowe. Dlatego wiatr nie mógł nanieść tych drobinek. Dla grupy holoceńskiej wydmy i morskie skamieliny to niepodważalny dowód. Wraz z mitami o powodziach tworzą jednoznaczny obraz. Hipoteza o potopie wywołanym przez kometę jest sprzeczna z przekonaniami większości astronomów. Specjaliści od kosmicznych katastrof, jak Mark Boslow, twierdzą, że w ciągu ostatnich 15 tysięcy lat takiego kataklizmu nie było. Trudno będzie dowieść, że w Holocenie, w erze ludzi, nastąpiły wielkie kosmiczne katastrofy całego świata. Analizuję opowieści o potopach z całego świata, porównuję ich treść. Podobne opisy pojawiły się aż w 175 miejscach na całym świecie. Większość relacji o potopie ma wyraźne podobieństwa. Według wielu, przed zalaniem świata po niebie przemknęła kosmiczna istota z wielkim ogonem. Ponieważ ówcześnie nie było wiadomo, czym są komety, szukano fantastycznych wyjaśnień. Komety uznano za węże. Komety słyną ze swych warkoczy. To ślad dwóch emisji. Pyłu, który odbija światło, i zjonizowanego gazu, którego luminescencja przypomina smugę kondensacyjną. Może pojawić się przeciwwarkocz, gdy konfiguracja sprawia, że oba ogony widzimy po przeciwnych stronach. Promieniowanie Słońca sprawia, że strumienie materii odrywanej z komety uciekają w kierunku odsłonecznym. Warkocz pyłowy nie nadąża za położeniem Słońca i bywa zakrzywiony. Nawet pozornie układa się w kierunku przeciwnym do warkocza gazowego. Świadkowie na Ziemi mogli widzieć obiekt przypominający głowę w kierunku lub z rogami. W mitologii amerykańskiej opisano rogatego węża. Hindusi zaś widzieli rybę z wielkim rogiem. W większości mitów po pojawieniu się stwora nastąpiła powódź, która niemal zniszczyła świat. Dalszymi następstwami były ciemności i porywisty wiatr, ulewne deszcze i tsunami. Łącząc wszystkie wydarzenia, uzyskujemy scenariusz uderzenia komety w powierzchnię oceanu. Kometa trafiająca w otwarty ocean wyzwoliłaby miejscowo ogromną ilość energii. Do atmosfery dostałoby się mnóstwo wody. Mikroskopijne pozostałości wskazują na katastrofę kosmiczną. Niewątpliwie nastąpiła wielka eksplozja.
Materia wyrzucona w powietrze przebyła setki, a nawet tysiące kilometrów, a potem opadła. Żeby obiekt kosmiczny wywołał zmiany w atmosferze całego globu, jak ten hipotetyczny z roku 535, musi mieć masę i prędkość wystarczające do wywołania ogromnego wybuchu. Różnica między szybkim i wolnym uderzeniem polega na tym, że wolny obiekt nie powoduje wybuchu. Utworzy krater, ale nie spowoduje eksplozji. Przygotowujemy się do symulacji zderzenia z ogromną prędkością. Użyjemy mieszaniny saletry amonowej i oleju napędowego, który wybuch spowoduje wyrzut materii i powstanie krateru. Materia wyrzucona przez duży wybuch może opaść w odległości wielu kilometrów. Skutek upadku największych obiektów kosmicznych ma zasięg globalny. Gdyby ten krater był skutkiem uderzenia, to wiązałby się z wybuchem. Spadające ciało wbiłoby się w głąb gruntu. Tam wyzwolone ciepło wywołałoby topnienie i parowanie materii, a w konsekwencji i eksplozję. Szybki upadek w płytkie wody przy Australii mógł wywołać potężny wybuch i wyrzucenie pyłu wysoko w atmosferę. Można sobie wyobrazić, że odpowiednio silne uderzenie może wypełnić atmosferę pyłem i utrudnić dostęp światła słonecznego. Wydarzenia z roku 535 dobrze wpisują się w scenariusz katastrofy kosmicznej, przesłaniającej Słońce. Trudniej o dowody, że winowajcą był meteoroid. Trudno uzasadnić, że obiekt wyrył dwa kratery obok siebie. What massive space rock could produce two craters side by side? Czołowi astronomowie uznają grupę roboczą uderzenia holoceńskiego za heretyków. Mimo to zespół nie przestaje poszukiwać dowodów, że kosmos wpłynął na losy ludzkości. Wstąpiło uderzenie wielkiej komety. Być może globalna katastrofa zmieniła losy ludzkości. Archeolog Bruce Massey należy do alternatywnego zespołu naukowców, grupy roboczej uderzenia holoceńskiego. Zajmuje się epoką, która zaczęła się 11 700 lat temu, po ostatnim zlodowaceniu. Grupa zbulwersowała astronomów stwierdzeniem, że kosmiczne katastrofy zdarzają się częściej niż przypuszczano i spowodowały zwroty w historii ludzkości. Pierwszy przykład – Wielki Potop. Biblijna opowieść o Arce Noego to jedna z wielu wersji wydarzeń, które pojawiają się w licznych mitach z całego świata. Analizuję opowieści o potopach z całego świata, porównuję ich treść. Podobne opisy pojawiły się aż w 175 miejscach na całym świecie. Większość relacji o potopie ma wyraźne podobieństwa. Według wielu, przed zalaniem świata po niebie przemknęła kosmiczna istota z wielkim ogonem. Ponieważ ówcześnie nie było wiadomo, czym są komety, szukano fantastycznych wyjaśnień. Komety uznano za węże. Komety słyną ze swych warkoczy. To ślad dwóch emisji. Pyłu, który odbija światło, i zjonizowanego gazu, którego luminescencja przypomina smugę kondensacyjną. Może pojawić się przeciwwarkocz, gdy konfiguracja sprawia, że oba ogony widzimy po przeciwnych stronach.
Promieniowanie Słońca sprawia, że strumienie materii odrywanej z komety uciekają w kierunku odsłonecznym. Warkocz pyłowy nie nadąża za położeniem Słońca i bywa zakrzywiony. Nawet pozornie układa się w kierunku przeciwnym do warkocza gazowego. Świadkowie na Ziemi mogli widzieć obiekt przypominający głowę w kiropuszu lub z rogami. W mitologii amerykańskiej opisano rogatego węża. Hindusi zaś widzieli rybę z wielkim rogiem. W czasie zdarzenia dwa państwa dysponujące bronią jądrową, Pakistan i Indie, prężyły muskuły w sporze o Kaszmir. Świat wstrzymał oddech, bo wojna atomowa wisiała na włosku. Gdyby trafienie zdarzyło się kilka godzin wcześniej, wybuch nastąpiłby nad Pakistanem lub Indiami. Mógłby być mylnie wzięty za atak wroga. Za sprawą asteroidy przez przypadek rozpoczęłaby się wojna atomowa. Wydarzenie nad Morzem Śródziemnym przekonało naukowców, że trzeba przewidywać pojawienie się komet, jeśli chcemy uniknąć jądrowej zagłady. Większość obiektów wchodzi w ziemską atmosferę z zaskoczenia. Wykryliśmy prawie wszystkie duże asteroidy zdolne wywołać globalną katastrofę. Zostały skatalogowane, śledzimy ich. Nie pojawią się nagle i nie trafią w Ziemię, bo obliczamy ich orbitę. Małe obiekty mogą nas zaskoczyć. Z jakim wyprzedzeniem dowiemy się, że jakiś większy głaz zagraża Ziemi? Właśnie o to zapytała nas Mary z Lincoln w Nebrasce. Świetne pytanie, Mary. Powinniśmy jak najwcześniej wiedzieć o nadlatujących bolidach, by zapobiec zdarzeniu. Asteroidy można zlokalizować dziesiątki lub setki lat przed spotkaniem i mamy sporo czasu na reakcję. Komety ujawniają się z kilkumiesięcznym, najwyżej dwuletnim wyprzedzeniem. Na reakcję może być za późno. Komety i inne kosmiczne głazy mogą niewątpliwie wywołać kataklizm. Na długo zanim astronomowie zaczęli poznawać zagadnienie, kosmiczny intruz wpłynął na historię ludzkości. Rok 312 naszej ery. Cesarstwo Rzymskie trawi wojna domowa. Władca Konstantyn szykuje się do bitwy z zaciekłym rywalem, Maksencjuszem. Toczy się walka o tron i losy imperium. W czerwcu 2002 roku nastąpiła katastrofa kosmiczna, która mogła tragicznie odmienić historię ludzkości. Niewielki meteor o średnicy kilku metrów wpadł w atmosferę i eksplodował, wywołując falę uderzeniową. Satelita zarejestrował wielką eksplozję na wschodzie Morza Śródziemnego. Rzadko się to zdarza nad gęsto zaludnionym obszarem. W czasie zdarzenia dwa państwa dysponujące bronią jądrową, Pakistan i Indie, prężyły muskuły w sporze o Kaszmir. Świat wstrzymał oddech, bo wojna atomowa wisiała na włosku. Gdyby trafienie zdarzyło się kilka godzin wcześniej, wybuch nastąpiłby nad Pakistanem lub Indiami. Mógłby być mylnie wzięty za atak wroga. Za sprawą asteroidy przez przypadek rozpoczęłaby się wojna atomowa.
a mistake basically caused by an impact. Wydarzenie nad Morzem Śródziemnym przekonało naukowców, że trzeba przewidywać pojawienie się komet, jeśli chcemy uniknąć jądrowej zagłady. Większość obiektów wchodzi w ziemską atmosferę z zaskoczenia. Wykryliśmy prawie wszystkie duże asteroidy zdolne wywołać globalną katastrofę. Zostały skatalogowane, śledzimy. Nie pojawią się nagle i nie trafią w Ziemię, bo obliczamy ich orbitę. Małe obiekty mogą nas zaskoczyć. Z jakim wyprzedzeniem dowiemy się, że jakiś większy głaz zagraża Ziemi? Właśnie o to zapytała nas Mary z Lincoln w Nebrasce. Świetne pytanie, Mary. Powinniśmy jak najwcześniej wiedzieć o nadlatujących bolidach, by zapobiec zderzeniu. Asteroidy można zlokalizować dziesiątki lub setki lat przed spotkaniem i mamy sporo czasu na reakcję. Komety ujawniają się z kilkumiesięcznym, najwyżej dwuletnim wyprzedzeniem. Na reakcję może być za późno. Komety i inne kosmiczne głazy mogą niewątpliwie wywołać kataklizmy. Na długo zanim astronomowie zaczęli poznać... Gdy kometa lub asteroida wybucha w atmosferze, powstaje fala uderzeniowa, a nie krater. Tak było z katastrofą tunguską w 1908 roku. Podmuch zmiótł 2000 km kwadratowych lasów, ale nie powstało wyraźne zagłębienie. Gdy kometa lub asteroida wchodzi w atmosferę, tworzy spiętrzenie podobne do fali dziobowej statku. Powietrze ogromnie się rozgrzewa i świeci. Poza światłem wysyła promieniowanie podczerwone, a spadający obiekt paruje. Nawet bryła mniejsza niż znad podkamiennej tunguskiej o średnicy 60 metrów wywoła falę uderzeniową 1000 razy silniejszą niż podczas bombardowania Hiroshimy. Trzynaście tysięcy lat przed katastrofą tunguską podobnego spustoszenia mogła dokonać kometa obwiniana o zniszczenie kultury Clovis. Ślady w Ameryce Północnej już dawno zostały zatarte. Niezależnie od przyczyny, nagła zmiana klimatu i jej wpływ na kulturę Clovis pozostaje gorącym tematem. This climatic event and its effect on the Clovis culture remain a hotly debated topic. But solving the mystery is crucial. Choćby dlatego, że coś podobnego może się zdarzyć i obecnie bez wyraźnego ostrzeżenia. Gdyby katastrofa tunguska, wybuch o energii 10 megaton, powtórzyła się dzisiaj nad Nowym Jorkiem, na wysokości 5000 metrów, byłoby 2 miliony zabitych i wiele milionów rannych. Straty wyniosłyby wiele bilionów dolarów. Nawet podmuch wywołany przez stosunkowo mały obiekt ma ogromną niszczycielską moc. W 2002 roku wybuch małego meteorytu w atmosferze omal nie wywołał wojny jądrowej. W czerwcu 2002 roku nastąpiła katastrofa kosmiczna, która mogła tragicznie odmienić historię ludzkości. Niewielki meteor o średnicy kilku metrów